Jest i w końcu sprawca jednej z największych niespodzianek in minus na polskim rynku MMA, Mansur Agijew. No i proste pytanie, Mansur, co tak naprawdę się stało i jakie są motywy podjęcia decyzji o zakończeniu kariery? Zawieszeniu czy zakończeniu? Zawieszeniu czy... przede wszystkim cześć. Zawieszeniu czy zakończeniu pokaże czas. Na ten moment myślę, że to jest zakończenie, ale jest potrzebny czas, żeby się dowiedzieć. Co się stało, to tak jak zawsze mówię, no przestało mi się ludzi bić, chcieć, tak? Tak jak na zdjęciu powiedziałem, odechciało mi się to po prostu robić. Stwierdziłem, że to nie jest dla mnie i walki po prostu same. Oczywiście bardzo, bardzo lubię trenować, prowadzić treningi, to mi sprawia przyjemność. Dużo osób tam widziałem, komentarze pisały, że ja tam jakiś tekst powiedziałem na kanale sportowym i tam mówię, że ja zostawiłem sport, że mi się pocić się nie chce, czy coś takiego. To tak nie jest teraz, nawet jestem po treningu cały sport. No, trenowałeś cały czas przed chwilą. Cały czas trenuję i to chodzi o to, że po prostu same walki zawodowe, wychodzenie do walk i bicie się za pieniędzy, robienie krzywdy innym. Jakoś tak z tej strony zacząłem na to patrzeć, z całym szacunkiem i do wszystkich zawodników i do tego sportu. Po prostu ja, każdy ma jakieś swoje zdanie, swoje podejście i też nie oczekuję od ludzi, że mnie wszyscy będą rozumieli. No, ja po prostu jestem taki, ktoś jest inny i ja sobie założyłem, że nie chcę tego dalej robić i zostawiłem. Twój brat Anzor zakończył za wcześnie karierę i to wszyscy twierdzą, że mógłby jeszcze walczyć, ale zakończył karierę, poświęcił się trenowaniu. Jest wielu zawodników, Khabib Nurmagomedov też mógłby jeszcze walczyć i spokojnie przez parę lat rządzić i dominować w swojej kategorii wagowej, żeby nie sięgać daleko i szukać wśród ludzi z Kaukazu. Zabit Magomed Szaripow także zakończył nagle. I też... Co to za epidemia, mówisz? Właśnie, tak się zastanawiam, co w ogóle się dzieje, że ludzie, mając perspektywę, bo jednak jest to jakaś perspektywa na życie, na pomysł, i też nie czarujmy się na zarobienie dobrych pieniędzy. Nie jesteśmy umówieni jakby, co? I od przyczyn nie znam. Nie konsultowałeś ani z Khabibem, ani z Zabitem, tak? To nie było razem podjęta decyzja. No jest coś takiego, tak jak mówisz, ostatnio też myślałem, Zabit właśnie, Khabib i niektórzy inni. Ale oni mają 30, a ty jeszcze do 30 masz trochę. Jest tam jeszcze parę lat zostało, ale to co Anzor zostawił, no Anzor to też cały czas jakąś nadzieję daje. Mówi, że nie powiedział ostatniego słowa, a ja już właśnie powiedziałem to ostatnie słowo, także między nami jest taka różnica. Tak jak mówię, no ja tą przyczynę już powiedziałem, tak jakby nie ma sensu powtarzać. Przyczyna jest taka, że po prostu mi się odechciało tego robić. Też jak nie jestem pewny tego, no to już też powtarzałem, ale się powtórzę. Jak nie jestem pewny tego, co robię, jak myślę, że to, czy to jest dla mnie, czy nie. Jak takie myśli pojawiają się w głowie, to już nie jest warto moim zdaniem cokolwiek robić. Jeśli ktoś coś robi i robi to nie chcąc, nie ma możliwości, że on będzie to robił bardzo dobrze. Tak sądzę. No nie będę się przykładał i nie będę się oddawał temu tak jak trzeba. I stwierdziłem, że jak zacząłem wątpić to i po prostu nie będę się przykładał tak jak trzeba. A nieprzykładanie się tak jak trzeba w tym sporcie skutkuje porażką i niszczeniem zdrowia. Więc stwierdziłem, że tego nie chcę. No właśnie chciałem zapytać, czy na przykład obawa o to, że poniesiesz porażkę jest tak duża na przykład, że też warto zrezygnować i zejść ze sceny jako ten zawodnik niepokonany teoretycznie, tak? Albo powiedzmy zawodnik, który nie chce odchodzić po porażce na przykład, no bo wiemy, że część zawodników i duża grupa gdzieś w końcu doznaje kilku porażek i zostawia sport całkowicie. No nie powiedziałbym, że zostawił sport przez to, że się bałem porażki. Bardzo długo w tym sporcie siedzę i dużo razy przegrywałem. I zawsze przed każdą walką wyobrażałem sobie, że też mogę przegrać. I myślę, choć nie wiem, że jakbym przegrał, to bym przyjął to, jak powinien przyjąć mężczyzna. No, trzeba też znać, że w tym sporcie są fajne strony, no i ciężkie strony też. Raz się wygrywa, raz się przegrywa. I w czym to by nie było? Zawsze, moim zdaniem, mężczyzna powinien być gotowy na takie rzeczy i przyjąć to na klatę. Także wydaje mi się, że jakbym przegrał, to bym powiedział, no co, no był lepszy przeciwnik, trzeba pracować, trzeba poprawiać błędy
i stara się, żeby to się nie powtórzyło. Także to na pewno nie było przyczyną mojego zostawienia kariery. Jesteś jednym z najinteligentniejszych zawodników, jakich spotkałem. I nie mówię tutaj o inteligencji ringowej, o inteligencji w walce, tylko mówię ogólnie o rozmowie, formacie człowieka. Tak? Jesteś człowiekiem, który dużo analizuje. To jest moja obserwacja i nie chcę tutaj gdzieś tam specjalnie, żeby to zabrzmiało, że cię dowartościowuję, ale taka jest moja obserwacja. Czy ty gdzieś po prostu też nie obawiasz się, że te przemyślenia zadziałają w którymś momencie w walce i tak jak powiedziałeś, za dużo się zastanawiasz, a fighter nie może czasami za dużo się zastanawiać i decyzję musi podejmować w ułamku sekundy. Dokładnie, tak jak mówisz, się całkowicie z tym zgadzam. I tak samo we wszystkim, co ty robisz. Co by to nie było, czy kurde samochody naprawiasz, czy jesteś lekarzem, operację robisz. Człowiek musi być pewny tego, co robi, musi to kochać i oddawać się temu lub tego nie robić, bo nie będzie to robił dobrze. Jak się nie kocha, co się robi, jak się nie oddaje temu, co się robi, to oznacza jedno. Ty po prostu robisz to, ale nie przez to, że ty to lubisz robić, albo że nie przez to, że ty kochasz to, co robisz. Tak? Właśnie ja jak robiłem coś, to naprawdę się przykładałem i ufałem swoim trenerom, co by oni mówili, ja robiłem i oddawałem się temu. A potem, jak się zaczęły te myśle, to wiedziałem, że się nie będę temu oddawał. I tak jak mówisz, nie mogę tak zaryzykować, wiedząc to, że nie jestem pewny tego, co robię, wyjść do walki i gdzieś tam to już nie będzie ten sam Mansur, więc tutaj masz rację. A czy na przykład ty miałeś takie zniechęcenie do treningu, idąc na trening? Wiadomo, poobijane ciało, nie, czasami nie. Wstać trzeba, a czekają tutaj już na sparring, przygotowania. Nie. To, że na przykład, że to nie przez to, że ten sport jest ciężki. Oczywiście ten sport jest ciężki, ale co jest łatwe? No, gorącą herbatę jak się pije też jest trudno, ale dmuchamy, troszkę czekamy i pijemy tą herbatę, prawda? Nic nie jest, nic się nie daje tak po prostu bez pracy. Także to nie było przez ciężkość. Ja po prostu sam smak sportu zgubiłem, tak powiem. Zacząłem myśleć inaczej. Inaczej się patrzeć na to zacząłem. Tak jakbym nie... Jak jestem zawodnikiem non-stop, siedzę w tym, to nie widzę, co się dzieje z boku. Jak wychodzę troszkę i patrzę na to z boku, to inaczej, inne zdjęcie widzę. I stwierdziłem, że wychodzenie, bicie tego gościa, zarabianie na tym pieniędzy i to oczywiście to jest logiczne, przecież ty uczysz innych bić ludzi, przecież to jest to samo. Macie rację, to jest to samo, że uczenie innego bić ludzi i zarabianie na tym, ale całkowicie wyjść stąd też nie dałbym rady. No nie jestem idealny, tak? Sam nie robię tego, innych uczę, ale na pewno sam tego nie robię i to mi daje jakiś luz. A jak sam tego robiłem, to nie miałem tego luzu. Czułem jakąś ciężkość na plecach. Zrzuciłem to, zostawiłem i naprawdę teraz się czuję bardzo dobrze. Innych uczę, oczywiście to też nie jest, to nie idzie razem, bo innych też uczę, ale tutaj już mogę sobie na przykład, mogę sobie to pozwolić. Mogę się czuć troszkę lżej niż sam to robiłem. I dlatego prowadzę te treningi, jestem cały ciągle na sali, trenuję, robię to, ale sam zawodowy sport zniknęła mi się miłość do tego sportu. Pieniądze nie są cię w stanie przekonać? Jakiś angaż? Właśnie o to mi ciągle o to mi wchodzi, że ciągle staram się powiedzieć to, że ja za pieniędzy nie chcę tego robić.